Jesteś ty moja słodziutka, kochana Dzidziu. A co takiego tutaj ukrywasz przed swoją mamusią? Rosie, skarbie, to nie rzeczy dla dzieci. Wstydź się, Rosie. Małym dzieciom wystarczy smoczek. A te rzeczy są dla mamuś. Masz być grzeczna. Chowasz. Jesteś dzidzią, potrzebujesz smoczka. Ja jestem mamą, dlatego to ja używam szminki. Misiu, pomóż nam to rozwiązać. Ja powinnam być mamusią, a ona powinna być dzidzią. O, rozumiem. Zrobimy losowanie. Pierwsza. Tak będzie uczciwie. Triumf, triumf, misia Bella, łapka misia przyjaciela. Jak to się mogło stać? Teraz Rosie będzie mamusią? No dobra, zgoda. W takim razie ja będę dzidzią. Yeah.
Babusia lubi, gdy kolorem lśni jej buzia i jej dzień. Czas położyć twoją dzidzię do spania. Mamusia jest wyczerpana. Lepiej pójdziemy już do domu. Będzie mamusią dzisiaj? Wszystko na opak. Misiu!
W porządku? A wiesz już, kim jesteś? Do zobaczenia. Ci pomóc? No to na razie, pa pa! Wszystkim miłego dnia! Bawić. Lepiej zajdę do misia posprzątać. Bajka kończy się, wszystko ma swój Misiu, czas. Wszystko ze mną w porządku. Chciałam tylko trochę posprzątać. Powie, czy jeszcze spotkamy się i co czeka nas? To był film jak z najpiękniejszych snów. Przewin go, by cofnąć.
czas. Śmiej się, płacz i baw się z nami znów. Przeżyj to. Dorasta i dojrzewa. Jeszcze raz. Sobie niespodziewanie urosłam i wydoroślałam. Naprawdę urosłaś? Mhm. Wszystko jasne, jutro cię zabieram. Wszystko jasne, jutro stąd wyjeżdżam. Dobrze, niech ci będzie ostatnie nocowanie. To był film, to był przepiękny film. Zamiast cofać czas, szykuj się. Tyle cudownych chwil jeszcze czeka nas. Odważ się z życia garściami brać, gonić wciąż pędzący czas. Nie wstydź się płakać i w głos. Misiu, się śmiać. Coś ty. Żyje się tylko raz. Żyje się tylko raz. Wracać do domu. Thank you.
Wróciliśmy, znów tu jesteśmy. Tak, dalej. Już nie wracamy. Wyjaśnisz, co się wydarzyło? Mogę spróbować. Jeśli chcesz. Zaczęło się... Właściwie zaczęło się nadzwyczaj dobrze. No weź popatrz tylko na nas. Jesteśmy takie dorosłe. A wtem, ni stąd, ni zowąd, jestem już taka dojrzała. Taka mądra jak na swój wiek. I o to chodzi w dorosłości. Jestem już taka duża. Cieszę się, że nie jestem już dzieciakiem! Okazało się, że przestała dorastać. Dlatego tutaj wróciła. Nie, ja już tak dłużej nie mogę. Dziękuję. Kto tu się bawił moją lalką? A kto pił z mojej filiżanki? I co to za świnka? Zmieniła mój pokój w chlewik! Wszystkich was pytam! Co to za świnka? Nieważne! Cieszę się, że jestem w domu. Cieszę się, że wy się z tego cieszycie. Boże, chroń królową. A kto nas zaszczycił swoim przybyciem? Czy ty... No nie, ty jesteś królem? Serio? Och, na niebiosa! Nie przywitaliśmy cię tak, jak powinniśmy! Król nie powinien...
po prostu przyjeżdżać bez zapowiedzi! Wasza wyskokość, no już proszę, proszę przyjechać do nas jeszcze raz! Króla w jego skromne progi. Zgaduję, że król nie powinien tak sobie po prostu chodzić. Powinien schylać się do truskawek. Król nie powinien tak robić. Nie, w żadnym razie. Król nie powinien naprawiać samochodów. Król nie powinien, no mówię, król nie powinien tego robić. Przytulać się z misiami. Król nie powinien zmywać brudnych naczyń. Król nie powinien także sprzątać bałaganu. No przecież mówię królowi. O, co król sobie myśli? Czy łowienie ryb wśród komarów to naprawdę odpowiednia rozrywka dla króla? Na wakacjach król Leon III pod moją nieobecność tymczasowo przekazuje koronę królowej Mariannie 101? To dla mnie ja królową? Nie mam czasu! Moje królestwo na mnie liczy! Rany! Jego wysokość nazwał mnie ulubioną królową! Pieszo, zróbcie mi królowóz. Chcę mieć królowóz. Podoba mi się to! Królewska sprawa!
porządku. I to do mnie pasuje. No proszę, to mi się podoba. Arcydzieło. Jak królowej jest dobrze, to jej poddanym też. Jestem tak wysoce królewska, tak wspaniałościowo cesarska i gotowa na królewską ucztę. Hej! Co wy wyprawiacie? Hejże! To rozkaz królowej! Królowej trzeba słuchać! Huh.
Smakowita strażaczka? Praca strażaka to nie przelewki, ale bywa przepyszna. Kwartet plus ona. Brawo, brawo! Jeszcze! Halo, miło mi cię poznać! Dziękuję za twego wspaniałego syna! Jaki był jako dziecko? Umiał już wtedy grać na skrzypcach? O, na tym też grałeś? Byłeś członkiem kwartetu? Może zadałam złe pytanie? Co? Nigdy nie zagrali? No to skoro jesteście tu wszyscy, dlaczego nie zagracie razem? Hurra! A ja będę waszą publicznością! Wspaniała publiczność prosi kwartet o muzykę!
się nazywa klasyka? Musicie troszkę zmienić styl i wtedy zagracie pięknie. Musicie wrócić do korzeni i sięgnąć do najstarszych źródeł. Zacznijmy jeszcze raz. Słuchajcie moich cennych wskazówek. Słońce zmyka za chmurą się kryć. Ptaszkom nie chce o świcie się wstać. Coś w muzyce się psuje, też gdy przyjaciele się kłócą jak grać. Orkiestrze ktoś zagra zbyt głośno. O harmonii nie można i śnić. Gdy zasiądą w niej bracia i siostry, są jak gamma od do aż do si. Do samego si. Bo trzeba w niej być miłym dla siebie, by cieszyć się tym. Nuty od do do. Eliksir wzrostu. Ogórek leczniczy. Marchew witaminowa. Fanfan tulipan. Laboratorium. Nie wchodzić. Eksperyment w toku. Hmm.
trzeba karmić, dziecko trzeba karmić, dziecko trzeba karmić, żeby dziecko rosło. Moje malutkie śliczności. Najadła się moja świnka? A podrosła moja kruszynka? No to zaraz sprawdzimy. Misiu, chodź dziecko zmierzyć. Misiu? 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 Misiu, gdzie jesteś, jak cię potrzeba? Misiu? Oj! Przecież dziecko nie jest zmierzone. Podrosła, 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 podrosła. Misiu! Oj! A mnie to nie zmierzymy? Znaczy co, wcale nie urosłam? Oj? Się nie podobasz. No już! Znikaj stąd! A mnie? Czy mnie ktoś pomoże? Za bardzo urosłam. I co? Zmniejszyłam się? No to zaraz sprawdzimy. Dobrze być małym. W razie czego dzwoń.
Dzisiaj mecz. Rozpoczynamy właśnie relację z największego stadionu piłkarskiego w kraju. Dziś decydujący mecz bieżącego sezonu. Mecz o Super Puchar. Obie drużyny już na boisku. Sędzia ustawia piłkę, gwizdek i mecz się rozpoczął. Uwaga wszystkich skupiona na boisku, gdzie kontrolę nad piłką od razu przejęli gospodarze, wyprowadzając atak tuż przed polem karnym przeciwnika. Podanie, kolejne podanie, teraz świetny odskok środkowego napastnika od obrońców. Zaczynamy nasz cotygodniowy program poświęcony zdrowiu. Dziś w programie profilaktyka stresu. Stresu? Oto niezawodne sposoby na relaks w 10 minut. Siadamy wygodnie i relaksujemy się, oddychając spokojnie. Można też usiąść po turecku na krześle, jeśli tak nam wygodniej. Parzymy mocną kawę albo ulubioną herbatę i rozciągamy jej picie na 10 spokojnych minut. Staramy się w tym czasie o niczym ważnym nie myśleć. Albo inny sposób. Napełniamy wannę niezbyt gorącą wodą i leżymy w niej spokojnie. W wannie wykonujemy uspokajające ćwiczenia oddechowe. Robimy głęboki wdech przez uchylone usta, a następnie opuszczamy dolną część twarzy aż po nos do wody i powolutku wydychamy. Pamiętajmy, żeby starać się rozwiązywać problemy zaraz po powrocie do domu. Zmęczenie, stres i wyczerpanie mogą nam znacząco utrudnić wyjście z kryzysowej sytuacji. Ale powtarzajmy sobie, że telefonik. W właściwym czasie ono i tak przyjdzie. Chcę! O! Spacer po lesie? Tam przecież są wilki. Wybieramy numer. Napastnik, gospodarze, niespodziewanie. Wybieramy numer. I strzela, strzela prosto na bramkę. A teraz... uciekamy! Ha!
Zadzwoniłam się. Masza i Kasza. Warcaby. Podręcznik. Zadanie 22. Białe zaczynają i wygrywają. Odpowiedź na zadanie 22. Ja dawno nie grałam w warcaby. A to co? Że niby kasza? Fuj, nie. Ja nam lepszą kaszkę zrobię. Aha. To jest kasza. Thank you.
Naważyłam. Tak, tak, tak. A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź. Och,